Queridos hermanos, colaboradores. Drodzy bracia, współpracownicy i członkowie rodziny szpitalnej świętego Jana Bożego. Chciałbym powiedzieć wam kilka słów na temat roku powołań do szpitalnictwa, który będziemy obchodzić w całym zakonie od 20 stycznia 2015 roku. Chciałbym powiedzieć wam kilka słów na temat roku powołań do szpitalnictwa, który będziemy obchodzić w całym zakonie od 20 stycznia 2015 roku. Obchody tego roku to jedno z postanowień kapituły generalnej zakonu, która odbyła się w 2012 roku. Kapituła podjęła tę decyzję na wniosek młodych szpitalników, braci i współpracowników, którzy w niej uczestniczyli. Celem z jednej strony jest uczczenie i ożywienie szpitalnictwa, a z drugiej strony promowanie i budzenie w Kościele powołań szpitalniczych, zarówno zakonnych, jak i świeckich, we wszystkich miejscach, gdzie obecny jest nasz zakon. Najlepszym obrazem ewangelicznym, który definiuje szpitalnictwo, są działania, które zakon podejmuje w związku z epidemią wirusa Ebola w krajach Afryki Zachodniej. Czterej bracia świętego Jana Bożego, siostra zakonna misjonarek Niepokalanego Poczęcia i 13 współpracowników zmarło w wyniku zarażenia wirusem Ebola, opiekując się chorymi w szpitalach zakonu w Liberii i Sierra Leone. Wierni swojemu powołaniu bracia i współpracownicy zakonu nie chcieli pozostawić bez opieki ludzi zarażonych śmiertelną chorobą i zostali razem z nimi. Jak już o tym wcześniej mówiłem, radykalność zaangażowania jednych doprowadziła do poświęcenia swojego życia, a wielu innych braci i współpracowników, przeżywających w bólu stratę swoich braci, do dalszego kontynuowania swojej misji. Jako profetyczni świadkowie i Samarytanie szpitalnictwa, to znaczy będąc znakiem miłości i obecności Boga dla tych, którzy cierpią z powodu tej strasznej tragedii. Moje przesłanie na ten rok powołań do szpitalnictwa skierowane jest przede wszystkim do braci świętego Jana Bożego, wszystkich współpracowników naszego zakonu, jak również do młodzieży i innych osób wrażliwych na szpitalnictwo. Braci świętego Jana Bożego zachęcam do świętowania i przeżywania z radością oraz pełnym przekonaniem naszego powołania osób konsekrowanych w szpitalnictwie, zwłaszcza w tym roku, w którym Kościół zachęca nas do realizowania z większym zaangażowaniem naszej konsekracji zakonnej. Wszyscy jesteśmy wezwani do ożywiania w możliwie najlepszy sposób charyzmatu i misji, którą otrzymaliśmy. Dlatego uważam za konieczne, aby każdy brat w zakonie, niezależnie gdzie się znajduje, ile ma lat i jaki jest stan jego zdrowia, dokonał podczas tego roku rozeznania i odnowił radość swojego powołania szpitalnego oraz poprzez swój przykład i spójność ukazywał ją innym. Proszę także wspólnoty i braci, aby otworzyli swoje serce na Boga radości i odnowili formy życia wspólnotowego, umieszczając w centrum Boga i cierpiących, wychodząc na peryferie geograficzne i duchowe, wyzbywając się jakichkolwiek form autoreferencyjności. Drodzy bracia, wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za duszpasterstwo powołań i dlatego punktem wyjścia powinno być świadectwo i spójność naszego życia. Nazywam się brat Witor Lameirasz. Należę do zakonu szpitalnego świętego Jana Bożego od 15 lat. Profesję czasową złożyłem w 1999 roku, a profesję wieczystą w 2006. Spędziłem część mojego szpitalniczego życia zakonnego na misjach. Czuję się powołany do misji Ad Gentes i dlatego przez ostatnie 10 lat pracowałem na Timorze Wschodnim, gdzie zakon prowadzi swoje dzieło zapewniające opiekę przede wszystkim w sferze zdrowia psychicznego, profilaktyki i formacji. Na ostatniej kapitule prowincjalnej prowincji portugalskiej zakonu współbracia wybrali mnie na urząd prowincjała i aktualnie to jest misja, do realizacji której jestem wezwany.
Chodzi o misję ważną, szczególnie w przypadku zarządzania zasobami ludzkimi i dziełami, która też niesie ze sobą ogrom pracy biurokratycznej. I dlatego znajduję się tutaj, w tym miejscu, ale zawsze jestem w kontakcie z dyrektorami dzieł i z przełożonymi wspólnot, starając się jednocześnie nie zaniedbywać spotkań z naszymi podopiecznymi. Teraz złożymy wizytę bratowi Agostinio, jednemu z najstarszych braci w prowincji. Ma on 90 lat, ale wciąż prowadzi dość ważną misję. Brat Agostinio należy do naszej wspólnoty, jest dla nas starszym bratem. W ciągu dnia jest dla nas wsparciem. Aby utrzymać sprawność, poddaje się terapii zajęciowej. Muszę powiedzieć, że moja aktualna misja nie wiąże się z bliskim kontaktem z podopiecznymi, dlatego że moim zadaniem jest raczej zarządzanie, ale w niedzielę przychodzę tutaj jako wolontariusz, aby pomagać i odprawiać mszę świętą. Wspólnie z kadrą zarządzającą różnych dzieł staramy się każdego dnia kontynuować praktykowanie szpitalnictwa, naśladując przykład świętego Jana Bożego. Zachęcam wszystkich współpracowników, wolontariuszy, przyjaciół i darczyńców, którzy tworzą rodzinę świętego Jana Bożego, do pełnego uczestnictwa w roku powołań do szpitalnictwa. Charyzmat szpitalnictwa jest darem, który Pan ofiaruje, aby był przeżywany w różnych formach i wyrazach. Nie tylko na drodze życia zakonnego. Ponadto wielu z Was czuje swego rodzaju powołanie do misji szpitalnictwa, którą zakon realizuje, utożsamia się z nią i dlatego przynależy do naszej ukochanej rodziny. Chcemy szczególnie w tym roku promować Wasz rodzaj powołania do szpitalnictwa janowego, abyście także i Wy poczuli radość szpitalnictwa i pełniej uczestniczyli w charyzmacie, misji i duchowości zakonu. Wszystkich Was prosimy o modlitwę w intencji nowych powołań do szpitalnictwa zakonnego i świeckiego oraz o Wasze uczestnictwo w różnych uroczystościach i wydarzeniach, które będą organizowane w nadchodzącym roku. Nazywam się Fifi Sartorius, mam 55 lat, dwoje dorosłych dzieci i jestem wdową. Od 1982 roku pracuję w tym szpitalu jako pielęgniarka, chociaż znałam ten szpital już od roku 1975. W naszym szpitalu najbardziej doceniam to, że każdy jest tutaj przyjmowany tak, aby czuł się jak we własnym domu. To dotyczy zarówno współpracowników, jak również podopiecznych i ich rodzin. Doceniam to, że każdy jest postrzegany jako człowiek, że zwraca się ogromną uwagę na jego potrzeby, zarówno psychiczne, jak i fizyczne, że jest to miejsce, w którym naprawdę człowiek wychodzi naprzeciw drugiemu człowiekowi. Szpitalnictwo zaczyna się dla mnie od zwykłego pozdrowienia, przedstawienia się. Bardzo ważne jest, aby odpowiednio przywitać pacjenta lub nowego kolegę, koleżankę w pracy. Tak samo ważne jest następnie poświęcić odpowiedni czas pacjentowi, rozpoznać jego potrzeby i odpowiedzieć na nie. Niezależnie od jego narodowości, pochodzenia lub kultury, to jest tutaj tradycją i tego cały czas doświadcza się w szpitalu Bonifratrów. Ludzkie podejście, spotkanie z człowiekiem, to sprawia, że ten szpital jest dla mnie wyjątkowy. Zwracam się teraz do młodzieży i wszystkich ludzi wrażliwych na szpitalnictwo. Zachęcam Was do otwarcia Waszych serc i wsłuchania się w głos szpitalnictwa. Wy, niespokojni i nonkonformistyczni młodzi ludzie, którzy pragniecie lepszego społeczeństwa. I Wy, młodzi, którzy żyjecie pośród zgiełku i szaleństwa wielu wirtualnych doświadczeń, które nie są w stanie wypełnić Waszego życia. Zróbcie przerwę w Waszym życiu i przyłączcie się do szpitalnictwa. Młody człowieku,
możesz odkryć Chrystusa, który cię wzywa i mówi: jesteś dla mnie ważny, kocham cię, liczę na ciebie. W naszej rodzinie możesz znaleźć to, czego szukasz, angażując się wielkodusznie w pomoc najsłabszym na tym świecie. Szpitalnictwo świętego Jana Bożego jest budowaniem świata, służąc i kochając, przyjmując i lecząc. Jest to wyjątkowe doświadczenie, które możesz przeżyć w różnych formach. Powrócę raz jeszcze do sytuacji przeżytej przez naszych braci i współpracowników w Afryce w związku z epidemią wirusa Ebola. Tam posługiwali, tam byli potrzebni i tam pozostali na swoich posterunkach kosztem tego, że 18 z nich zapłaciło za to życiem. Na tym właśnie polega szpitalnictwo. I takie szpitalnictwo wam proponujemy. Przyłączcie się. W mojej pracy jako pracownika służby zdrowia oznacza właśnie słuchanie osób, które spotykam każdego dnia. To dotyczy także mojego życia osobistego, spotkań z członkami mojej rodziny, z przyjaciółmi i z innymi osobami. Myślę, że poświęcenie uwagi innym oznacza także pozwolić innym, by mogli nas poznać i abyśmy my mogli ich poznać. W mojej działalności w zakresie współpracy międzynarodowej z krajami rozwijającymi się tak samo ważne jest poświęcenie uwagi innym, a zatem okazywanie gościnności i przyjmowanie drugiego człowieka. Muszę przyznać, że ja również dostrzegam wiele gestów gościnności ze strony innych. Szpitalnictwo, zarówno w środowisku pracy, w rodzinie, jak i w działalności w ramach wolontariatu, który realizuję, bez obecności Boga nie miałoby sensu. Uważam, że szpitalnictwo jest drogą, która ubogaca doświadczeniami życia, które zdobywa się poprzez wykonywaną pracę, poprzez poznawanie innych, poprzez wolontariat, codzienność każdego dnia, życie rodzinne. Szpitalnictwo jest jak ogromny pojemnik, który pomału się napełnia, lecz nigdy nie zabraknie w nim miejsca dla innych. Jest to pojemnik, z którego można czerpać energię, aby móc ofiarować się bliźnim. Dziękuję osobom, które zaproponowały, aby ogłosić rok powołań do szpitalnictwa. Zachęcam wszystkich do przeżycia go jako czasu łaski, jako wezwania od Boga, abyśmy przemienili nasze życie i odnowili szpitalnictwo świętego Jana Bożego. Będzie to intensywny rok, który bracia będą przeżywać równocześnie z rokiem życia konsekrowanego. Zachęcam wszystkie prowincje, wspólnoty, ośrodki i dzieła zakonu do nowego spojrzenia, zwłaszcza w tym roku przez optykę powołania do szpitalnictwa, planując i uczestnicząc w różnych inicjatywach i wydarzeniach. Doceniam pracę i poświęcenie osób odpowiedzialnych oraz członków zespołów duszpasterstwa powołaniowego młodzieży. I proszę wszystkich, braci i współpracowników, abyście im pomagali poprzez świadectwo życia i poprzez oddanie dla tych, którzy nas potrzebują. Niech nikt nie pozostanie w tyle. Przyłączmy się do szpitalnictwa. Życzę całej rodzinie świętego Jana Bożego szczęśliwego i owocnego roku powołań do szpitalnictwa. Niech Pan i święty Jan Boży błogosławią nam wszystkich.